Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy w Bubble zrobić sortowanie naszej powtarzającej się grupie po różnych polach. Niech użytkownik wybierze sam, po którym polu chce sortować. Jak coś takiego zrobić? Przygotujmy sobie najpierw trochę danych. Pójdźmy do bazy danych. Mamy tutaj użytkowników. Dodajemy im imię, name, typu text oraz nazwisko, abyśmy mieli po czym sortować. To jest last name. I wybierzmy też, że to jest typu tekst. Przejdźmy teraz do update'a i wypełnijmy trochę tych danych. Ja mam tutaj już czterech użytkowników, więc tylko zedytuję nazwiska Kowalski Jan. I imiona, żebyśmy widzieli, że coś się sortuje. Nowak Jan. Pogorzelska Alicja. Andrus Paweł. OK, mamy tych naszych użytkowników. Tutaj działa sortowanie, też w tej tabeli, ale to się oczywiście nie wyświetla naszym użytkownikom. Więc przejdźmy sobie do naszej aplikacji. Zróbmy nową stronę. Nazwijmy ją test i tutaj wyświetlimy sobie powtarzającą się grupę i tam zrobimy to nasze magiczne sortowanie, biorąc od naszego użytkownika informację, po czym mamy posortować. Więc bierzemy powtarzająca się grupa. Będziemy wyświetlali naszych użytkowników. Data source wyświetlimy wszystkich użytkowników, których mamy w bazie danych. Zobacz, tutaj mogę wybrać sobie, po czym chcę sortować. Mogę wybrać np. last name, wybrać, żeby mi malejąco nie sortowało, czyli rosnąco od najmniejszego nazwiska, sortując alfabetycznie do największego. I dodajemy sobie teraz jeszcze tutaj informacje o naszych użytkownikach. Więc tekst wyświetlimy sobie current sales user e-mail. Zduplikuję teraz ten element, poszerzę tą naszą grupę jeszcze. Jeszcze raz zduplikuję. Jeszcze raz. I powybieram sobie tutaj. Mam maila, biorę sobie imię, last name i jeszcze data modyfikacji. Jest tutaj. OK. Zróbmy preview. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza aplikacja. Więc mamy nasze użytkowników i zobacz, że są posortowani już teraz po nazwisku. Andrus, Kowalski, Nowak, Pogorzelska, ponieważ tak zrobiliśmy sobie tutaj search for user, ustawiliśmy, żebyśmy tak właśnie sortowali. Teraz pytanie, jak zrobić, żeby móc sortować to w różny sposób. Wdamy sobie do tego taką listę drop-down, jest tutaj i wpiszemy ręcznie nazwy kolumn, po których chcemy, żeby nasz użytkownik był sortowany. Więc wybierzemy takie opcje jak name, last name oraz jeszcze jedną tabelę, jedną kolumnę po tej modified date. Po dacie modyfikacji też posortujemy naszych użytkowników, więc musimy przekopiować, skopiować, wpisać dokładnie tą samą nazwę kolumny, bo będziemy używali pewnego fajnego mechanizmu modified date. Mamy to wpisane. Teraz przejdźmy do naszej powtarzającej się grupy, do naszego źródła danych, tutaj search for users i zmienimy sobie nie sortuj po nazwisku, ale change which field, czyli będziemy dawali nam dynamiczne pole, po którym ma być sortowane. I to dynamiczne pole weźmiemy sobie z naszej listy drop-down, a value, czyli tej listy, którą przed chwilą dodaliśmy, i descending malejące. Zróbmy preview naszej aplikacji, zobaczmy, jak to działa. Teraz mamy jakość posortowanych tych użytkowników, albo w ogóle nie są posortowani. Jak przejdziemy do data, do naszej zakładki, jest to inaczej niż w tej naszej, na naszej stronie. Pogorzelska jest na górze, tutaj jest coś innego, ale jak wybierzemy sobie imię, to zobacz, sortuje nam rosnące te imiona. Alicja, Jan, Paweł. Jak weźmiemy last name, sortuje nam po nazwisko rosnące. Andrus, Kowalski, Nowak. Tak samo data modyfikacji, sortowanie jest. Akurat tu są wszędzie te same daty, więc trochę ciężko jest zobaczyć, czy na pewno to sortowanie jest właściwe. Więc bardzo prostym sposobem możemy sobie posortować rzeczy w naszej tabeli właśnie w taki sposób, że mówimy użytkownikowi, wybierz sobie jakąś kolumnę. Możemy trochę jeszcze to poprawić, mianowicie wybrać sobie na dzień dobry defaultową wartość, po której chcemy, żeby były sortowani nasi użytkownicy. Możemy wybrać np. po imieniu, więc jak ktoś teraz włączę aplikację, odświeżymy ją sobie, to tu imię jest od razu wybrane i po imieniu jest normalnie sortowane.
Kolejny fix, który możemy tutaj dać, poprawkę, możemy zaznaczyć, że to pole nigdy nie może być puste. Więc jak zrobimy teraz preview, to tak naprawdę zawsze będzie w jakiś sposób posortowana nasza tabela po imieniu, po nazwisku lub po dacie modyfikacji. I jeszcze kolejne usprawnienie albo nowy feature, nowa funkcjonalność dla naszego kochanego użytkownika, to może być checkbox i tutaj wpiszemy sobie, czy chcesz, żeby było malejąco czy rosnąco, więc dajemy sobie ascending. I jeśli ktoś zaznaczy tak, chce właśnie malejąco, to to wykorzystamy i inaczej posortujemy w drugą stronę naszą tabelę. Jak to zrobić? Search for users i zmieniamy to no. Wpiszemy tutaj po prostu wartość naszego checkboxa, czyli nasz checkbox descending is checked. Jeśli jest zaznaczony, czyli jest descending, czyli tu jest descending, to będzie descending, czyli malejąco. Czy tak chcemy zrobić? Zobaczmy. Mamy imię, jest odznaczony descending, więc jest Alicja, Jan, Paweł. Zaznaczam i sortowanie jest z drugą stroną. Paweł, Jan. Widać to też dla wszystkich innych kolumn. Zaznaczam, odznaczam, więc bardzo łatwo możemy sobie sortować naszych użytkowników czy inne dane w naszej powtarzającej się grupie po kolumnie, którą chcemy, żeby była sortowana. Więc tutaj sobie wpisujemy nazwę tej kolumny, a następnie możemy też dać opcję użytkownikowi, czy chce, żeby te dane były sortowane malejąco czy rosnąco. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!